Ale jest pan chamski. Niech pan prosi natychmiast wyjedzie z posesji, wjechał pan na teren posesji prywatnej, wykonując swoje czynności procesowe. Ma pan obowiązek stanąć tam. Czynności prowadzą służbę, miał pan obowiązek tam stanąć przed bramą i tyle. Zaraz pan będzie najbardziej znanym policjantem w Polsce. Tak, może pan rzucić na YouTube. Zaraz będzie. Proszę teraz wyjechać stąd i dalej wykonywać swoje obowiązki. Dobrze, to pan przyniesie dowód osobisty, jeżeli pan chce zanarzuwać. Pana chwilę obecnie z pana nie rozmawiam, nie wiem z kim rozmawiam. A dlaczego pan wyjechał, nie zatrzymał się do kontroli, chcę się zapytać siebie, kierującego. Jak się pan nazywa? Przyniesie pan dowód osobisty teraz. Ale pana pytam, jak się pan nazywa, kurwa, chamie, proszę wyjechać stąd natychmiast. Wypierdalać za bramę, raz kurwa. Nie umiesz normalnie gadać z obywatelem, to wypierdalaj za bramę, bo cię odholuję. Bo cię odholuję. Wypierdalaj za bramę, raz kurwa. Co ty mówisz, chamie? Co ty, chamie, mówisz? Daj mi telefon drugi. Ma pan telefon? Dzwonimy do oficera dyżurnego, kurwa, kraju. Kultury w tej pierdolonej milicji, w tych strażach miejskich, w tym wszystkim. No, z milicji gorzej, kurwa. W milicji takie chamy nie robiły. Będziesz zaraz, kurwa, najbardziej znanym. Nie na ty, bo razem wódki nie pijemy. No, to nie mów mi o pompie, odsmokanie cię w pompie, frajerze. Naucz się kultury. I wypierdalaj za bramę, raz. A teraz dzwonię do oficera do źródłego kraju. Dwa razy, oba jest nawet. Piękny, kurwa, jesteś, piękny. Chcesz pozdrowić publiczność? Jakieś 500 000 cię zobaczy. Polecam spojrzeć w lustro.